Ostrzeżenie. Baza danych Fundacji SCP jest objęta klauzulą tajności. Osoby próbujące uzyskać nieautoryzowany dostęp zostaną zlokalizowane i pociągnięte do odpowiedzialności. Terminal informacji badawczych Fundacji SCP-V161. Proszę się zalogować. Witaj, badaczu poziomu trzeciego. Znaleziono jeden plik zatytułowany SCP-CN-994 i zero powiązanych z nim raportów. Identyfikator podmiotu SCP-CN-994. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. Żaden efektywny sposób zapobiegania SCP-CN-994 nie został jak dotąd opracowany ze względu na brak znajomości wzorca wszystkich manifestacji. Widzę cię. Na chwilę obecną procedury przechowawcze skupiają się na łagodzeniu skutków jego manifestacji. Osoby świeżo dotknięte muszą być cotygodniowo badane pod kątem skłonności samobójczych, a zastosowanie preparatów amnezyjnych jest dozwolone w celu złagodzenia efektów incydentu. Mobilna formacja operacyjna, gang W-23. Widzę cię. Widzę cię. Widzę cię. Poza zasięgiem wzroku ma za zadanie na bieżąco ewakuować personel dotknięty SCP-CN-994. Trwają badania mające dostarczyć informacji o pochodzeniu lub frekwencji manifestacji SCP-CN-994. Personel ośrodka CN-34 powinien starać się minimalizować szanse pozostania samemu w zamkniętej przestrzeni. Opis. SCP-CN-994 jest anormalnym fenomenem dotyczący ośrodka CN-34. Podczas jego wystąpienia dotknięte osoby nie będą w stanie otwierać drzwi i okien prowadzących do wyjścia z zamkniętych przestrzeni, takich jak wyjścia z biur czy łazienek. Kiedy w takowej zamkniętej przestrzeni się znajdują, w tym samym czasie duże ilości gałek ocznych dezygnowanych SCP-CN-994-1 zamanifestuje się na ścianach, podłodze i innych częściach pokoju. Żadne udane próby pozyskania tkanek SCP-CN-994-1 nie miały jak dotąd miejsca. W rzadkich przypadkach dotknięte osoby donosiły o pojawianiu się pozbawionych znaczenia znaków na monitorach elektronicznych i słyszeniu cichych dźwięków z każdej strony pokoju. Kiedy dotknięta przestrzeń zostanie otwarta siłą z zewnątrz, incydent się zakończy, a instancje SCP-CN-991 znikną jednocześnie razem z innymi anomaliami w pokoju. We wszystkich doczesnych przypadkach dotknięte osoby popełniały samobójstwo różnymi metodami po 4 godzinach do 4 tygodni po incydencie. Efekt ten można zniwelować preparatami amnezyjnymi, lecz niektóre wspomnienia mogą powrócić po ponownym znalezieniu się takiej osoby samej w zamkniętej przestrzeni. Prowadzi to zazwyczaj do jeszcze silniejszych skłonności samobójczych. System monitorujący ośrodka CN-34 wykrył, że prawdopodobnie zostałeś dotknięty SCP-CN-994. Proszę zachować spokój i pozostań na swej pozycji. Mobilna formacja operacyjna Gang W-23 poza zasięgiem wzroku już cię zauważyła.